Dzień dobry Państwu. Startujemy z nowym cyklem ESG Q&A Answers. Wspólnie z panią mecenas Anną Jamroziak-Bereza wprowadzimy Państwa w meandry, różne zakątki świata ESG. Pierwsze pytanie w naszej serii. Pani mecenas, jakie regulacje obejmuje ESG? Proszę Państwa, regulacji naprawdę jest mnóstwo. ESG to nie jest jeden dokument, tylko to jest zbiór dokumentów, które ulegają zmianom bez przerwy. Mamy już takie pojęcie jak tsunami regulacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i rzeczywiście dzisiaj go doświadczamy. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby coś nowego nie pojawiło się w ramach tak ogólnie pojętego ESG. Na pewno jest tak, że w związku z wejściem dyrektywy CSRD w Polsce zaczęło być większe zainteresowanie tym ze względu na obowiązki raportowania. W tej chwili jest projekt ustawy o rachunkowości, który jest zmieniany właśnie w związku z wejściem tej dyrektywy. Mamy w tym opóźnienie już jako Polska, ale czekamy na to, jak będzie wyglądała końcowa wersja zmiany w ustawie o rachunkowości. Natomiast na pewno jest tak, że w związku z już opublikowaną dyrektywą CSDDD widzimy o tej należytej staranności. Tak, to jest dyrektywa, co prawda, dotycząca tylko tych największych przedsiębiorstw, ale ona już nam wskazuje, jak powinniśmy rozumieć należytą staranność. I to akurat dotyczy wszystkich w zakresie tego, co jest uregulowane we wszystkich dyrektywach, ponieważ tych samych dyrektyw, wytycznych organów nadzorczych, wytycznych EFRAG-u jest naprawdę olbrzymia ilość. To zaczynając od samej dyrektywy CSRD, przechodząc poprzez rozporządzenie wykonawcze do tej dyrektywy. Potem to, co jest kluczowe, mamy dwa załączniki, tak zwane, bo tutaj już komentatorzy mają spór co do tego, czy to jest załącznik, jeżeli mamy tłumaczenie aneks. W każdym razie aneks numer jeden dotyczy SRS-ów. I to jest ten kluczowy dokument na dziś, dotyczący po prostu europejskich standardów zrównoważonego rozwoju, wskazujący, w jaki sposób przedsiębiorstwa będą raportować. Także tych kluczowych dokumentów ostatnio zostałam poproszona o wymienienie ich, żeby można było zweryfikować. Znalazłam, patrząc na to, jakie mamy w tej chwili także regulatorów, czyli tych organów nadzorczych wskazujących wytyczne i wskazówki, bo jest bardzo dużo podmiotów, które wydały swoje wytyczne, 178 aktów. Patrząc na to, że same SRS-y mają 281 stron, to naprawdę jest to ogrom wiedzy, którą musimy przejść, żeby być w stanie zapoznać się z tą początkową wersją tego, jak wygląda w tej chwili zrównoważony rozwój w Polsce i w Europie, bo głównie to nas interesuje na dzisiaj. Ale to, co myślę, że jest najważniejsze, to wyłonienie tych elementów, które nas będą dotyczyły. Bo to, że jest bardzo duża ilość regulacji, to wcale nie oznacza, że ona będzie nas wszystkich dotyczyła. W pewnym okresie na pewno tak, ale ponieważ ulegają tak częstym zmianom, to warto przyjrzeć się, co konkretnie musimy już dzisiaj, jakie obowiązki spełnić, jakie w bliskiej przyszłości i przygotować się na to, bo przygotowanie, jak wskazują badania, będzie wynosiło od 12 do 18 miesięcy, więc te podmioty, które będą już wkrótce miały obowiązek raportowania, na pewno powinny rozpocząć już przygotowanie do niego i warto wiedzieć do czego. Jako że wiemy, że już SRS-y będą na pewno się zmieniały i te zmiany będą wprowadzone w czerwcu następnego roku, to warto przygotowywać się pod kątem tego, że to będzie proces bezustannej zmiany, zarówno w zakresie naszych obowiązków, jak i tego, w jaki sposób będziemy mieli to robić. Zatem myślę, że odpowiadając na Twoje pytanie dotyczące samych regulacji, warto najpierw spojrzeć na nie tak obiektywnie pod kątem tego, ile z nich dotyczy nas już dzisiaj i badając ryzyka nasze w niedługiej przyszłości, tego, co będzie nas obowiązywało i w jaki sposób przygotować się na te zmiany. Bardzo dziękuję za komentarz i zapraszam wszystkich do kolejnych sesji, które będziemy dla Państwa regularnie nagrywać. Bardzo dziękuję. Bardzo. Do zobaczenia.